Samochód jest już przygotowany, jeszcze nie ma tam takiej optymalnej mocy dużej, jak była w Sopocie. Ale jest, jedzie, nie przerywa, więc wszystko jest w porządku, to najważniejsze. No, zapasy są, bo samochodu nie znam jeszcze za dobrze, więc zapasy w aucie są, w poznaniu auta na pewno. Trasa dość niebezpieczna, ale było się bez przygód większych. Wąska, dużo węższa niż w Sopocie. Nie ma takiej prędkości tutaj, ale to właśnie dużo ludzi gubi. Dzisiaj popadał deszcz, też jest fajnie. Mam nadzieję, że utrzyma się do końca. Aura deszczowa, będzie mokro.